Pozostaje najtrudniejsza część programu, czyli oprogramowanie zachowania nietoperza. Nietoperz powinien sam spadać w kierunku ziemi. Tak? On jest przyciągany przez ziemię i będzie do niej spadał. Czyli w moim nietoperzu, który na razie ma pusto w głowie, nic jeszcze się tam nie znajduje, w moim nietoperzu, w skryptach, w zdarzeniu flaga, w pętli zawsze, będę zmieniał jego współrzędną y-ową, jego koordynat y-owy, żeby przesuwał się w dół ekranu, prawda? Czyli jego y musi się zmieniać, ale nie na o dodatnią liczbę, bo wtedy by przesuwał się w górę. Możemy to zresztą spróbować, nietoperz odfruwa nam w górę. Każde przeciągnięcie tu powoduje, że nietoperz z powrotem leci w górę. Te y musi się zmniejszać, musi być coraz mniejsze, musi być coraz bardziej w dół, czyli na przykład o minus 3. Nietoperz pięknie spada, ale nie wygląda to naturalnie. Przy ziemskim spadaniu, kiedy zrzucam coś z góry, to coś przyspiesza. Jeżeli zrzucę to z wierzchołka wieżowca lub jakiejś wieży, to przy samej ziemi będzie miało bardzo dużą prędkość. Będzie leciało coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Z tak zwanym przyspieszeniem ziemskim, ale ja nie będę tutaj się pokuszał o liczenie, jaka jest wartość przyspieszenia ziemskiego, o implementowanie tego, ale chciałbym, żeby on przyspieszał jednak. Żeby z każdym krokiem leciał coraz szybciej w kierunku ziemi. W tym celu zrobię sobie w części dane zmienną, która będzie na przykład prędkość. I tylko dostępną dla duszka nietoperz, chociaż no, nie ma to znaczenia, bo w tym przypadku inne duszki z tego i tak nie będą korzystały. I mam nietoperz prędkość. I jego prędkość na samym początku ustawię na przykład minus 3. No i teraz nietoperz może spadać z prędkością minus 3. Nic się nie zmieni. Jak go gdzieś tu znajdę, bo mi gdzieś tam uciekł. Powiedzmy, że zrobię sobie na samym starcie, żeby był we współrzędnej y-owej jednak na wysokości 0. No, albo nawet na wysokości 100, niech zacznie wyżej. I nietoperz dalej spada równomiernie. Spada z prędkością 100. Przepraszam, z prędkością 3. Dlatego, że prędkość jest ustawiona na sztywno jako minus 3. Ale jeżeli teraz po każdym przesunięciu dodam zmienianie prędkości o minus 1, nietoperz zaczyna spadać z coraz większą prędkością. Jest to zauważalne, że on już teraz nie leci równo, tylko najpierw leci wolniej, a potem coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, aż spadnie na ziemię i w zasadzie gdzieś tam sobie wyleciał. Pozostaje więc zrobić podbijanie nietoperza, żeby mój nietoperz po naciśnięciu, czy to klawisza spacji, czy to klawisza strzałki w górę, jak komu wygodnie, ja wolę akurat klawisz strzałki w górę, bo mniej klekoce niż spacja, podbijam go w górę, w górę i w górę. Czyli w zdarzeniach, kiedy klawisz spacja naciśnięty, ale tak jak mówiłem, nie chcę spacji, chcę mieć tutaj strzałkę w górę, więc kiedy klawisz strzałka w górę naciśnięty, to co mam zrobić? Muszę tą prędkość spadania ustawić na liczbę dodatnią. No na przykład na dodatnie 5. Teraz naciskam klawisz strzałkę w górę i podbijam mojego nietoperza. Efekt jest taki, że w momencie, kiedy nacisnę strzałkę w górę, nietoperz dostanie dodatnią prędkość, czyli przesunie się w górę. I ta dodatnia prędkość 5 po jednym ruchu stanie się 4, 3, 2, 1, czyli będzie troszeczkę leciał w górę, tak jakby był podbity w górę. Mogę oczywiście go bardziej, bo przy 5 się słabo podbija. Mogę go podbijać o 15, to już teraz będzie masakrycznie dużo. O, jedno naciśnięcie i nietoperz podskakuje. Cyk, 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 naciskam. Czyli każde naciśnięcie podbija go o 15 w górę
I to 15 przy spadaniu się zmienia na 14, 13, 12, czyli cały czas leci w górę. 11, ale coraz wolniej leci w górę. Tak jak w normalnym życiu, kiedy podrzucimy coś w górę, to leci w górę coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej, aż w pewnym momencie się zatrzyma i zacznie spadać w dół. I dokładnie to samo się dzieje z nietoperzem. Gdy jego dodatnia prędkość dotrze już do zera, bo będzie za każdym razem zmniejszana, nietoperz przestanie unosić się w górę i zacznie w dół spadać z coraz większą prędkością. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 i coraz szybciej, coraz większe wartości ujemne. Czyli podbijanie nietoperza, no, każdy zostawi sobie tutaj taką wartość, jaką będzie chciał. 15 jest może troszeczkę za dużo, może zmniejszę to jednak pomimo wszystko do 10. I w tym momencie mogę mojego nietoperza podbijać. Ale nietoperz ciągle nie macha skrzydłami. Pozostaje ostatnia rzecz w tej części, czyli dorobienie machania skrzydłami. Nietoperz ma wśród kostiumów dwa kostiumy, które właśnie pięknie oddają machanie skrzydłami. Ich zmiana jeden za drugim, będzie sprawiała wrażenie, że ten nietoperz macha skrzydełkami. Dorobię więc jeszcze jedno zdarzenie, kiedy naciśnięto flagę, osobna funkcja. Machanie skrzydłami jest osobną funkcją. Myślę, że można je oddzielić od zmieniania prędkości, od spadania. I teraz co? Znowu kontrola zawsze, bo nietoperz musi zawsze machać tymi skrzydłami. No i dam sobie tutaj następny kostium. W wyglądzie dam następny. W tym momencie mój nietoperz macha skrzydłami jak szalony. Chciałbym, żeby machał wolniej, czyli przy każdej zmianie kostiumu, żeby odczekał, no, sekundę, to będzie troszkę za dużo. Mogę pokazać, ale sekunda, no, machanie skrzydłami z prędkością sekundy tu w tej grze nie pasuje. On by musiał tak, powiedzmy, na 0,3 sekundy. To jest ułamek, ale ułamek zapisywany w postaci dziesiętnej, 0,3, tak? 0,5, prawda? Ponieważ jest to amerykański program, to zamiast przecinka stosujemy kropkę. Czyli 0,5 to byłoby 0,5. 0,3 jest mniej niż 0,5. Chciałbym, żeby częściej machał tymi skrzydłami. No i w tym momencie mój nietoperz, który mi utknął gdzieś tam na dole pod dolną kreską, więc zatrzymam grę i mój nietoperz macha skrzydłami już myślę, że z zadowalającą prędkością. Przy czym macha z nimi także wtedy, kiedy spada w dół. A wtedy, kiedy spada w dół, nie powinien machać, no bo skoro spada w dół, to znaczy, że nie machał skrzydłami i nie leciał w górę. Machać skrzydłami ma tylko wtedy, kiedy nacisnąłem klawisz strzałki i kiedy podbiłem go lecącego w górę. Czyli dołożę tutaj, jeżeli prędkość jest dodatnia. Bo jeżeli prędkość była ujemna, to znaczy, że on spadał. A jeżeli prędkość była dodatnia, to znaczy, że leci w górę. Czyli jeżeli w wyrażeniach większe od zera, ale co większe od zera? Prędkość większa od zera, no to wtedy ma właśnie zrobić następny kostium i czekać. I teraz mój nietoperz macha skrzydłami wtedy, kiedy leci w górę, a kiedy go puszczę samopas w dół, no to w tym momencie już skrzydłami nie macha. Ta prędkość, która mi się tu wyświetla na ekranie, w tym miejscu, jest niepotrzebna w tej chwili, nie muszę jej widzieć. Czyli wyłączę ptaszkiem przy danych prędkość, żeby jej nie wyświetlał. To jest potrzebne tylko do działania nietoperza, który ślicznie w tym momencie już działa.